Witam Was w pierwszym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam moje wszystkie króliki. Damy im sobie jeść, a mianowicie oto właśnie te buraki, które już tutaj sobie przygotowałem. A więc co, przechodzimy do pierwszej klatki. Dobra, tutaj mam tą pierwszą klatkę, którą Wam już pokazałem na początku. Dam im buraka, potem im dam jeszcze zboża, paszy trochę i siana, bo tutaj jak widzicie mają już pusto. To są dwa samce, one są na sprzedaż po rasowych rodzicach. O, i dobra, przechodzimy do następnej klatki. Dobra, jesteśmy w drugiej klatce. Tutaj mamy takiego samca. Dam mu buraka. I popatrzcie na niego. Jest to dość ładny samiec. On zostaje u mnie w hodowli, lecz jak byłby jakiś kupiec, to mógłbym go sprzedać. Ale jak na razie zostają mnie w hodowli. Dobra, jesteśmy w kolejnej klatce. To jest ta klatka na dole. Mam taką klatkę tutaj. To są bracia tych z góry właśnie, które pokazywałem Wam na początku. Im sobie dam tutaj. O. One też są na sprzedaż tak samo jak ci u góry. To są bracia z jednego miotu. No i dobra. Dobra, jesteśmy w kolejnych dwóch klatkach, tutaj i tutaj są to bracia, tutaj jak możecie zauważyć już są to większe króliki. Dobra, damy im sobie też tutaj buraka, temu. Te króliki są na sprzedaż, tutaj macie kolejnego. One są na sprzedaż. Dobra, jesteśmy w kolejnej klatce. Tutaj jest kolejny brat tych, co pokazywałem wam sekundę temu. On też jest ładny, duży, również jest na sprzedaż. O. A tutaj mam takiego baranka. Mu tak średnio trochę tutaj ucho opadło. No ale go raczej sobie zostawiam. A ten idzie na sprzedaż. Już im sobie tutaj. O. Damy jednemu. I drugiemu. Muszę im siana dołożyć, bo jak widzicie, ten już ma mało, a ten to w ogóle nie ma. I dobra. Widzimy się przy kolejnych. Dobra, jesteśmy w kolejnych klatkach. Jak widzicie, tutaj mam samca. Jest to rasowy samiec barana. Jest on naprawdę ładny i on również idzie na sprzedaż. A u góry znajduje się pierwsza samica, którą Wam dzisiaj pokażę. O. Jest to samica belgijskiego olbrzyma. Ona jest dopuszczona i termin ma na 5 grudnia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak tak sprawdzałem, to jest raczej kotna, ale nie jestem tego pewien. Ładne, ma duże ucho. No. A ten samiec, no, jak zwykły samiec. Dobra, damy sobie tej pierwszej u góry, się trochę wystraszyła jeść buraka. Widzicie, jak wcina już. O. Temu samcowi też damy jeść. Możecie zobaczyć. On jest też na sprzedaż, więc jeśli ktoś byłby chętny, niech napisze coś w komentarzu. Na pewno się z nim dogadam. Dobra, jesteśmy w kolejnej klatce, jak możecie zauważyć. Jest tu jedna i druga samica. Też są to samice belgijskiego olbrzyma, siostry tej, którą Wam pokazywałem sekundę temu. I idziemy sobie im już dać jeść. Dobra. Jedna samica. Dla niej mam jeszcze kawałek. O, tutaj. Hopa. I dla tej samicy. Miałem jeszcze, o, tutaj taki mały kawałek. Możecie zobaczyć, jak ona wcina. Te wszystkie trzy samice, które Wam przed chwilą pokazałem, one są wszystkie dopuszczone. Jedna jest trzeciego, to jest chyba właśnie ta u góry, jak dobrze pamiętam. Ta obok jest chyba czwartego.
A ta puszczałem ją 5, więc no, w sumie to za niedługo będą się kociły. Jak coś będzie, to wam nagram. Tutaj mam Sansa, barana. On jest naprawdę miły, lubi się głaskać. O tak, dobra. Ten Sansa kupiłem i on u mnie zostaje w hodowli. Tylko 7 grudnia prawdopodobnie, jak wszystko dobrze pójdzie, jadę z tatą po samicę dla niego, też niebieskiego. Będziemy sobie dopuszczali. O, tutaj mu dam trochę tak więcej. Pokażę wam go jeszcze. Tutaj ma taki trochę inny kolor, ale... No ale co? Nie, on jest fajny i on zostaje u mnie w hodowli. Nie sprzedaję go. A dzisiaj królikom do wody wlałem takie dwa środki. Tutaj jeden to jest dodawany do wody pitnym celem uzupełnienia względnych i bezwzględnych niedoborów witamin i aminokwasów. Zawiera witaminy z grup rozpuszczalnych w tłuszczach. No, takie coś do wody im dolałem. I takie coś. To ma mniejszy skład, mniej tych wszystkich różnych rzeczy. I tutaj mamy dodawane do wody pitnej celem skutecznego i elastycznego kreowania równowagi mineralnej. Preparat zapewnia zbilansowaną podaż minerałów w okresie wzrostu, ciąży i laktacji. No, a więc to sobie dałem tym właśnie samicom u góry, które właśnie będą niedługo matkami prawdopodobnie. No i dobra, już sobie daję tutaj temu samcowi. I tutaj mu położę. Jedno i drugie, ostatnie, trzecie. Ten samiec też idzie na sprzedaż, a więc jak ktoś byłby chętny, to może wpisać tam w komentarzach. Jest to brat tych takich samic i w sumie tych samców łaciatych. O, pokażę wam go jeszcze. No i dobra, przy tym tylko właśnie sobie już się pożegnamy, a więc jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i co, do następnego, cześć.